Cześć, tu Eni. Dzisiaj znowu nie przychodzę z żadną pracą, bo mam do pokazania Wam jeszcze jedną paczkę, o której Wam, z tego co pamiętam, wspominałam w ostatnim filmiku. Czyli mam paczkę do pokazania Wam świąteczną, którą dostałam od Kasi z kanału Moonlabi. No, z nią się umówiliśmy taką małą wymiankę. No bo też chciałyśmy sobie wysłać kartkę i tam ja jeszcze chciałam jej kilka rzeczy dać. No i ona też przygotowała coś też dla mnie, więc dzisiaj przychodzę Wam pokazać, co też od niej dostałam. Nie będzie to taki bardzo długi filmik, bo myśmy się umówiły tym razem na taką skromniejszą paczkę, więc nie martwcie się, mam nadzieję, że szybciej to pójdzie niż zwykle u mnie. No już wkrótce będę mogła Wam pokazać te wszystkie prace, choć w następnym filmiku też mam jeszcze coś innego zaplanowanego, ponieważ później po prostu tego nie będzie, więc no chciałam Wam jeszcze pokazać coś, co kupiłam, póki jeszcze prawdopodobnie jest, a już później będą same moje prace, które robiłam przed świętami właśnie na wymianki, także Was wstępnie zapraszam. I nie martwcie się, będą prace w końcu, ale no najpierw chciałam pokazać jeszcze tuż po świętach, no co też dostałam od dziewczyn, więc jeżeli lubicie takie filmy, to serdecznie zapraszam. Na początku pokażę Wam od razu kartkę, którą od niej otrzymałam. Bardzo mi się spodobała, jest to kartka do koperty, ponieważ jest to kartka haftowana. I jak wiecie, ja czegoś takiego robić za bardzo nie umiem, przynajmniej no w ten sposób haftować. Choć pewnie gdybym się nauczyła, to bym to akurat umiała, bo ja kiedyś, o dziwo, co może Was dziwić, no bawiłam się tym takim haftem krzyżykowym za młodu. No sporo naprawdę lat temu, ale jednak coś tam takiego akurat prędzej by mi przyszło niż samo takie, wiecie, szycie konkretnie, ale no jest to coś, czego nie robię, więc fajnie dostać od kogoś. Piękne to jest, ślicznie to wyszło, no i wiecie, kartka w takich słodkich też moich kolorkach, różowy. I tutaj słuchajcie, pod spodem jest taki piękny papier i akurat ten papier wiem, co to jest, ponieważ poprosiłam Kasię, żeby mi go też wytłoczyła. To jest papier, jak dobrze pamiętam, że mi mówiła chyba z Nelly's Toys. Wiem, że go kupiła w zielonych kotach i ja Wam zaraz pokażę też wytłoczone, bo słuchajcie, jest tak śliczny, że sama no, myślę nad nim. To jest taki bardziej 3D i te kwiaty są śliczne. Tutaj akurat mało je widać, ale tu z boku na żywo to lepiej się prezentuje. W ogóle ten papier ma fajnie taki mieniący się. Ślicznie to wygląda. No i tutaj mamy te kropeczki takie i napis Alleluja, Alleluja. Takie coś trochę innego, bo zwykle mam kurczaczki, króliczki, więc dla odmiany coś też z motywem takim bardziej religijnym, więc też fajnie. Oczywiście w środku kilka słów dla mnie, więc już nie będę Wam czytać, ale dziękuję za życzenia. Też bym tego chciała bardzo i się z Tobą wreszcie zobaczyć, także jeszcze raz Ci dziękuję za tą śliczną karteczkę, tym bardziej, że wiem, ile miałaś czasu, więc tym bardziej doceniam, że jednak ją dla mnie zrobiłaś. I że udało nam się wymienić. Tak trochę na ostatnią chwilę to wyszło, ale ważne, że mamy te paczuszki. I jeszcze Wam pokażę na wstępie, co dostały moje dzieciaczki, bo Kasia oczywiście o nich jak zawsze pomyślała, to jest bardzo miłe i mnie też zaskoczyła. Znowu takie zestawy z stempelków, więc coś do zabawy też. Jak mama skrapuje, żeby obok coś tam robiły. Pierwszy zestaw to jest taki ze zwierzątkami, więc jak najbardziej dla dzieci, no one takie rzeczy lubią. A drugi zestaw to jest alfabet, który też wiadomo jest przydatny, od razu mogą się uczyć jakichś tam pisać wyrazów. Czy ta moja córcia już umie, ale bardziej uczyć ona synka mojego, czyli swojego brata, jak się bawią w szkołę czy w coś takiego, więc no super, to im się na pewno spodoba, więc Ci już dziękuję w ich imieniu.
Ale moja córcia jeszcze też dostała coś dodatkowo uroczego. Zobaczcie też. Znowu kolejna gumka, którą sama robi Kasia. No te jej gumki są prześliczne. Ja je ciągle używam, uwielbiam je. I ta w ogóle jest taka naprawdę ciekawa, taka ma przejście aż z jasnego różu po taki cukierkowy, landrynkowy, po taki pomarańcz nawet. No bardzo ciekawie to wygląda. Jej kolorki na pewno jej się spodoba, bo jest taka no cukierkowa, dziewczęca, taka trochę jak jej lalki Barbie. Jeszcze tutaj jest też sporo białego, który uwielbia. Teraz jest i pudrowy róż, i biały, jej ulubionym kolorem obecnie. Chociaż to się mocno nie zmienia. Zwykle jest to coś koło różu, więc jak najbardziej trafiony kolorek. Także też Ci w jej imieniu jeszcze dodatkowo ślicznie dziękuję. Ale tak już jak jesteśmy przy gumkach, dostałam też i coś ja. Słuchajcie, pierwsza to jest taka, już podejrzewam, że Wy to zobaczycie bardziej w granacie, ale to jest fiolet, taki, wiecie, ciemny fiolecik. Taki, no nie wiem, do czego Wam to porównać, a taki naprawdę, wiecie, głęboki, ciemny fiolet. A drugi to jest jak śliwka. Winogrona, ciemne. Więc moje fioleciki i powiem Ci, że chyba to będą moje ulubione. Ciekawe czemu, nie? Ale po prostu fiolet, jeszcze taka śliwka, no bardzo uwielbiam taki śliwkowy jeszcze fiolecik. No cudowny jest. Dlatego też lubię tą kolekcję śliwka w czekoladzie, nie? Także to za to Ci też bardzo, bardzo dziękuję. Z tego się chyba też najbardziej cieszę, oprócz skatki. Bo wiadomo. I teraz jeszcze dostałam trochę słodkości i podobno, bo mi już zaznaczyła, że to tym razem jest dla mnie i dla mojego męża. Tak dla odmiany, żebyśmy też coś dostali takiego słodkiego, zabawnego. Podejrzewam, że ta wersja z kwiatkiem, z różową kokardką jest dla mnie. Fajne ma to właśnie te króliczki do składania. Nawet to jest jej logo, widzicie? A tu jest, podejrzewam, że dla mojego męża, dlatego jest bez kwiatka i niebieskim sznurkiem związany. Więc fajnie, my lizaki lubimy, także sobie zjemy na pewno. Więc Ci dziękuję. Oczywiście pewnie króliczki później pójdą do dzieci. Akurat też będzie dla chłopca i dla dziewczynki wersja, więc. Ale jeszcze dostałam, bo chyba to dla mnie i tak podejrzewam, że na pewno dla mnie, może się podzielę jedynie, głównie z synkiem tutaj, bo mąż kokosu nie lubi, a znowu Kasia wie, że ja uwielbiam na kokos. Ogólnie, że Rafaela też lubi, ale wszystkie w ogóle kokosowe rzeczy miam. Więc to bardzo mnie ucieszyło. Pewnie dam też na stół w Wielkanoc i będziemy maszkicić. Także bardzo Ci dziękuję. I teraz jeszcze Wam pokażę na początek takie pierdółki. Bym to tak nazwała, tylko się dobiorę do wszystkiego, bo mi się tutaj jeszcze mało nie połamie za chwilę. I słuchajcie, dostałam kilka takich dziwnych rzeczy. Pierwsze to jest ten ołówek taki. No, wyciskany, ale o tym kiedyś mówiła Magic Place, że można sobie to przerobić na tą, jak się wyciągnie ten rysik, to tą końcówkę jakoś wmontować to całe i zrobić z tego butelkę do kleju z taką precyzyjną końcówką. I właśnie mówiła, że te długopisy kupowała w Actionie i o tym mi mówiła Kasia, że z tą myślą mi to dała jeden, bo kupiła cały zestaw, więc się jednym podzieliła. Ja tą butelkę mam jedną tylko właśnie od Kasi, więc jak coś mi się zatka, ostatnio mi się właśnie tak zdarzyło, ale na szczęście udało mi się odetkać, to w razie czego mogę sobie szybko przerobić. Wiadomo, klejem na gorąco pewnie przymocować i będę miała takie coś do kleju też, więc fajny też pomysł. Od razu przekazuję dalej pomysł Magic Place.
Tak samo od niej było pomysłem i też Kasia tego kupiła i tam w zestawie było tego więcej, więc też mi się jednym podzieliła. To jest, słuchajcie, no w sumie nie wiem, co to jest. To jest niby, że to się przyczepia gdzieś tam do auta na przykład, czy gdzieś tam. Nie wiem, żeby się szklanka nie ruszała, tu jest namalowane. Ale chodzi o to, że do tego podobno można fajnie przykleić stemple, które już się nie kleją. I na tym sobie też później odbijać, czy coś, więc wiecie. O tym też wspominała Magic Place, więc może kilka osób kojarzy. Więc ja się jeszcze dopytam, o co to dokładnie chodziło, bo w sumie sama nie pamiętam, ale no to chyba się do tego, który się nie klei jako zamiast bloczka, czy po prostu, no nie wiem, dopytam, nie chcę was tutaj mylić, ale no też ciekawy pomysł, w razie czego. A o tym znowu podobno mówiła czarownica, bo też mi Kasia mówiła, że ja akurat tego filmiku chyba nie oglądam, jakoś musiałam przeoczyć, bo też nie zawsze wszystko oglądam, jak nie mam czasu. Ale to jest podobno taka szmatka, która jakoś tam wsiąka tą wodę i ją się trzyma w jakimś pojemniczku. No to mi specjalnie Kasia dała folii jakieś. I ona po namoczeniu jest taka, no to chyba są takie szmatki, tak mi się wydaje, do tych szyb różnych takich, żeby fajnie zmywać, ale nie jestem pewna, bo wiem, że jakieś tam specjalnie były, kiedyś taką miałam zresztą. I ona jest podobno ciągle taka nawilżona i ma nam się sprawdzać do czyszczenia stępli. Coś też takiego, jeszcze sobie znajdę ten filmik i później jeszcze popatrzę, o czym to dokładnie czarownica mówiła, więc też fajny gadżet. Jak nie mamy na przykład chusteczek nawilżonych, gdzieś tam braknie, a nieraz mi się to zdarza, że zapomnę kupić i potem latam do tej łazienki i te stemple myję, a no tego mi się nie zawsze chce robić, więc też taki fajny patent, więc się jedną podzieliła. I coś, co sobie już kupiła w większej ilości, takie mini łyżeczki, słuchajcie, do przesypywania brokatu czy różnych takich innych drobinek, takie maleńkie, fajne łyżeczki, wiecie, żeby z powrotem do pojemniczka wąskiego sobie sypać. Od razu mi dała dwie w dwóch kolorkach, to bardzo chciałam, niby taki maluszek, ale przydatne przy takich różnych naszych drobnych rzeczach, żeby posypać tylko kwiatuszki, a nie zrobić bałaganu naokoło, więc to też bardzo fajne, przydatne. I tak samo te takie trójkąciki, żeby sobie od razu drobniejsze rzeczy też sypać na to i też wybierać z tego na przykład gdzieś obok niż z jakiegoś tam dużego pojemnika czy słoika, gdzie jest to głębiej czy coś, więc też się przyda. Od razu mam dwa, więc nawet jakbym moja córcia chciała obok robić, to też będę miała. Także dziękuję Ci za te pierdółki. I pokażę Wam od razu to, o czym Wam mówiłam, o tych wytłoczonych. Kasia zabezpieczyła jakimiś foliami. A to się od razu przyda. To na dokumenty. Ten folder właśnie wytłoczony w czterech kolorkach. Wiecie, to jest ten papier. A, ja wiem, jaki to jest papier. To jest ten z Actiona. Z tą fakturką taką, ale po wytłoczeniu to się bardziej błyszczy niż normalnie. I tak mi się wydawało, że to jest jakiś specjalny. I patrzcie, jak to pięknie wygląda. Jakie to jest takie 3D mocno. Naprawdę te wytłoczenia są głębokie. No ciężko to pokazać w kamerze, ale na żywo naprawdę, jak się to jeszcze dotyka, to czuć tą fakturę. No jest to przepiękny ten folder. Masz, Kasiu. No cudowny, sami widzicie. I w takich kolorkach mi wytłoczyła. A 5 jest. Patrzcie. Jeszcze jest miętowy. I biały. Coś pięknego. Bardzo mi się podoba. Jak mi się skończą, pewnie będę myśleć, no. Bo fajny, naprawdę ładny ten papier. I dostałam coś, co też kiedyś chciałam, ale nie było akurat. Taki zestaw tych takich szczoteczek, które mi dziewczyny sobie kupują i blendują, tak? Tuszami różne rzeczy. Więc fajnie, że sobie będę mogła też to przetestować. No to jest akurat taka troszkę wielka ta jedna gąbka, a znowu druga taka malutka. Myślę, że najbardziej się będzie mi sprawdzała ta, ale zobaczymy. No ta duża do takich większych powierzchni też na pewno się przyda. I
zobaczę przynajmniej, jak się w ogóle tym blenduje, bo strasznie byłam tego ciekawa, bo dużo dziewczyn te szczotki kupuje namiętnie. Ja nie mam ani jednej, więc no bardzo Ci dziękuję, bo będę mogła sobie to sprawdzić, czy warto inwestować w nie, czy sobie kupić, bo nad tym się długo już zastanawiam, że super. I słuchajcie, dostałam też nowo zielone, z którego się bardzo też cieszę, bo Kasia, z tego co też pamiętam, to chyba przez przypadek kupiła sobie dwa takie same i się jednym podzieliła. Ja sobie takie kupiłam przed świętami, bo mi brakowało takiej zieleni. Chciałam jeszcze żółte, ale nie było. Ale moje nowo, które Wam zresztą pokazywałam przy robieniu kartek, było takie bardziej oliwkowe, takie ciemnozielone, a to jest takie fajne właśnie jasnozielone. No zielone jabłuszko. Więc bardzo się z tego cieszę, też się bardzo na pewno przyda. Że super, nie spodziewam się, że jednak gdzieś tam to dostanę. I też Kasia się podzieliła tym, czego ja nie kupowałam, czyli po arkuszu dała mi tych papierów z Mintaja, co są z różnymi tłami, bo ja kupowałam sobie te wielkanocne wycinki męskie i te tła takie rdzawe, a Kasia kupowała jeszcze te brązowe i te białe, więc się podzieliła też po jednym arkuszu, żebym miała na jakieś tła. Gdyby ktoś nie widział, to tak szybko, to jest taki fajny korek. Juta, deski. Tu jakby pogniecona kartka. Tu trochę jak z tego bloku z tyłu rysunkowego. O, to jest fajne. I te napisy oczywiście. Tu, które są fajne, ale no, na przykład to by sobie darowali, nie? Jak dla mnie, więc przez to, że no tak, wiecie, takie tła też miałam w actionowych już sporo, więc stwierdziłam, że nie będę brała całego bloku, więc fajnie, że się Kasia podzieliła, bo zawsze tam po jednym arkuszu będę miała do jakichś prac. I tak samo z białymi. No białe, no to rzadko potrzebne mi są, ale zdarzają się okazje, gdzie są niezbędne. Tu jest takie zwykłe białe tło z jakimiś takimi, nie wiem, dosłownie maleńkimi nakrapianiami, ale to raczej takie jest typowo białe. Tu jest taka, nie wiem, to też nie zobaczycie, taka jakby delikatna fakturka. Tu jakby spękania, to już jest dosyć fajne. Tu też coś takiego, delikatnego bardzo. O. I to jest wspaniałe. To mi się podobało, ale no dla jednego murku to też stwierdziłam, że nie będę brała. Tu jest taka tkanina, jakby materiał biały. Tu jest taka decha biała. Jest też coś ciekawszego. Tu też takie białe jakby panele. I koronka. Ta koronka też mi się strasznie podobała. I dechy też fajne. I taka juta. Takie spękania i coś takiego. Więc bardzo Ci dziękuję, bo chociaż trochę z tego bloczku będę miała. I już zbliżamy się prawie do końca, bo już zostały same takie większe papiery. Tylko czekajcie, odpakuję, żeby Wam nie szeleścić. Dobra. Bo dostałam, słuchajcie, z Craft Passion te takie strony okładkowe, chyba gratisowe, z tymi elementami do wycięcia. Więc bardzo się cieszę, bo ja ich nie widziałam osobno w sprzedaży, a myślałam nad nimi, żeby sobie same te elementy właśnie kupić. I Kasia gdzieś tam dorwała jakieś tam pojedyncze arkusze. Kupiła sobie ich więcej i postanowiła się ze mną podzielić. Także bardzo, bardzo Ci za to dziękuję. Wiesz, że z tego się ogromnie cieszę, bo prześliczne to jest. Nawet, wiecie, do tego mojego albumu sobie te kosteczki już wyciąć też przy okazji, jak będę robić. Te króliczki można czy na Wielkanoc następną sobie użyć, czy też na jakąś kartkę dziecięcą. Tu w ogóle ten króliczek, wiecie, ja balet uwielbiam. No i ten dziedziuś też jest uroczy, słuchajcie. Bardzo mi się on podoba z tym króliczkiem. Ten na księżycu, to te kostki, baby, no wspaniałe. Na chmurce cała taka rodzinka, więc naprawdę urocze. I zestaw niebieski już też dla mojego synka od razu w komplecie. Jakby coś też na hulajnodze, taki zabawny króliczek. I tak to się prezentuje bardzo podobnie. Zamiast po prostu tej baletnicy jest taki królik na hulajnodze. Więc bardzo to jest fajne.
Jakby ktoś jeszcze raz chciał zobaczyć, z czego to. Teraz jak ja patrzę na te tła, to aż mi się zachciewa całej tej kolekcji. Chyba nie patrzę na to. Czekajcie, sobie to trochę odsunę już i zaraz wam pokażę, bo mam też papiery duże, więc trochę tutaj ogarnę. Dobra. Bo słuchajcie, ja nie kupowałam ostatnio wszystkich bloków w Actionie, ponieważ no powoli nie mam gdzie ich trzymać, to jest raz. A dwa, już trochę staram się nie kupować wszystkiego, żeby jednak chociaż trochę zaoszczędzić i już nie wydawać wszystkiego na każdy jeden papier, który tam wyjdzie, bo naprawdę już cena zawsze przy kasie mnie zaskakuje, mimo że to wszystko takie, wiecie, tanie, nie? Więc no, jak coś widziałam w innych blokach podobnego, to już staram się zrezygnować i nie kupować tak totalnie wszystkich papierów. Zresztą nie wszystkie ostatnio mi się w ogóle podobały. I wyszły też takie bazowe tła, które teoretycznie mi się podobały, bo to są moje klimaty, jak pewnie zaraz zauważycie. Ale no wiecie, pokazywały się takie tła niektóre w innych blokach, więc już sobie odpuściłam z ciężkim sercem, a że Kasia robiła mi te zakupy i wiedziała, co mi się podoba, ale na czym się zastanawiam na przykład, ale nie biorę, bo mi już szkoda po prostu kasy czy coś, no to po prostu stwierdziła, że mi chyba to jednak dorzuci, mimo że ja nie wzięłam. I dała mi dwa papiery. Pierwszy bloczek, dwa bloczki właściwie papierów, to jest ten. No on jest fajny, bo taki, wiecie, delikatny, romantyczny, też dużo desek, takich teł jasnych, które naprawdę będą pasowały do wielu, wielu prac. Nawet tak teraz sobie myślę, że z lemonem by super też pasowały. Ale no tak jak mówię, dużo takich teł już miałam, więc jakoś tam udało mi się przejść obojętnie. Ale Kasia stwierdziła, że nie i jednak jeszcze będziesz to miała. Więc no, dziękuję. Ja mówię, miejsce trzeba używać, bo po prostu za chwilę mi się półki chyba załamią. Tylko tak szczerze mam nadzieję, że mimo wszystko, że niektórym może się to nie podobać, to mam nadzieję, że szybko nowe papiery w Actionie nie wyjdą. Bo chcę po prostu zużyć to, co mam. Chociaż trochę już. Tutaj mamy takie dechy. Takie tło różowe. Vintage'owe, więc oczywiście piękne. Coś takiego. Takie znowu vintage. Takie różowe, jaśniutkie, takie deski. Kolejne dechy różne. Czekajcie, podwójnie. Z tego można jakieś skrawki nawet powycinać. Tu taka róża, oczywiście duża, więc to zawsze mnie zastanawia, czemu te grafiki są takie ogromne. Niektórzy z nich już obrazy robią. I tu kolejne takie deski. To tło jest takie ciekawe. Juta. Znowu takie. I tu już chyba w podwójnie wszystko, tak? Czy nie wiem, czy takie drobne deski były? Nie, tu jest dopiero środek. No, ale widzieliście. Myślę, że i tak ten blok już jest ogólnie znany. Bo już trochę jest. No takie typowo właśnie, tak jak mówię, bazowe tła, więc na pewno się przydadzą oczywiście. A drugie to jest Vintage Basic. Nad tym się mocno zastanawiałam i tak już prawie brałam, ale mówię, nie, jakoś udało mi się stwierdzić, że nie, jednak mi nie bierz. A jednak wzięła. Jak mi te zakupy robiła. Bo niektóre tła były już wcześniej, bo nawet kilka prac z nich zrobiłam. I są też w niektórych podobne. To akurat jest coś, czego chyba wcześniej nie było, takie tło. I drugie jest takie foliowane. To właśnie miałam, tylko w innym kolorze. Tak coś kojarzę, że to był taki bardziej jaśniejszy ten brąz, bo robiłam z tego notes dla mojego męża. Ale tryby fajne, więc się zawsze przydadzą. Coś takiego, to też akurat nowość, ale tak to mi się tak średnio podoba.
No vintage tło, więc też do wykorzystania, choć nie wiem po co ta ramka, ale no niech będzie i tak można wyciąć stąd. Coś takiego było, ale w innych kolorach, ale to jest ciekawe połączenie. To było na bank. To jest akurat arkusz, którym w ogóle mi się nie podoba, jakoś tak takie wzorki do mnie no nie trafiają. Ten bloczek właśnie ci to było, to też mam dosłownie kilka już stron i właśnie tam to zostało w tamtym. Tu vintage tło, więc też super. O, to jest też ładne. W sumie tak z wami teraz tak dokładniej przeglądam, bo wcześniej to nawet czasu nie miałam za dużo. No, takie wzorki znowu. Taka jakby juta, ale wiecie, z przecierkami, trochę taka juta vintage. Nie wiem, ciekawe też. Coś innego. Znowu takie tło. O, to też jest ładne. O, i tu w turkusie bardziej. Kolor fajny. To jest znowu podwójne. Nie wiem, albo po prostu jaśniejszy odcień może. Coś takiego dziwnego. Tu takie bardziej kwiatowe to jest tło. I to na tyle. Więc to tak jak powiem wam, że niektóre wzory są fajniejsze, niektóre mniej. Tła oczywiście vintage'owe na pewno wykorzystam. I te trybiki też w pierwszej kolejności, bo tak jak mówię, miałam je, zużyłam, a fajne były. Czy ten wzorek jest ciekawy, niektóre tutaj te. No jest taki inny trochę, ale myślałam jakoś, że więcej to było papierów, które były wcześniej, a jednak nie, są trochę inne zupełnie, ale no tak jak mówię, niektóre wzorki fajniejsze, niektóre jakoś tak mniej do mnie przemawiają, ale na wszystkie nawet tła, tą pierwszą warstwę pod kartkę będą super, bo wiecie, ważne, że są jakieś zawijaski, już to fajnie będzie wyglądało, więc też na pewno coś, co będzie w użyciu, bo wiecie, lubię te klimaty, więc to są takie bazowe, fajne bloczki, które zawsze się przydadzą. Także mimo wszystko bardzo ci, Kasiu, za nie dziękuję. No nie spodziewałam się, że je weźmiesz w końcu, więc no tak mnie wtedy zaskoczyłaś, jak mi o tym napisałaś. I oczywiście najbardziej chyba dziękuję ci za te gumeczki, czy dla mnie, czy dla mojej córci, za kartkę, za te foldery, że mi odcisłaś, bo mi się bardzo, jak wiesz, podobały. Oczywiście to Nuwa, super sprawa, i te słodkie królisie, one są takie fajne. No, no nie wiem, czy nie postawię sobie ich potem, bo takie słodziutkie, na Wielkanoc akurat. Słodziaki małe. I oczywiście za prezenty dla dzieci i te no wycięte z Craft Passion. Oczywiście cała reszta też mi się podoba, ale to takie, wiesz, najbardziej co mi się z tego wszystkiego spodobało. I to na tyle w tym filmiku dzisiejszym. Tylko tak chciałam wam pokazać, co mi fajnego Kasia sprezentowała. I już powoli będą w końcu moje prace, tak jak mówiłam, więc was zapraszam na kolejne filmiki. I to na tyle. Mam nadzieję, że święta minęły wam spokojnie, że się udały. Chociaż wiem, że już trochę po świętach, ale że też coś fajnego dostaliście na zajączkę, takiego, wiecie, skrapowego. I to na tyle. Życzę dużo słońca. Pa, pa!